Cześć wszystkim, jestem Flotar. Prawie rok temu pokazywałem wam e, pewnego moda, e, jakiego można sobie zainstalować na zwykłą wersję Minecrafta, który wprowadzał do gry e, kosmitów z Bentena. Nie wiem, czy oglądaliście tą bajkę, czy też nie. Ona chyba do tej pory wychodzi. Ja oglądałem te stare, stare, stare pierwsze sezony. No i ten mod, powiedzmy, ja, ja go będę nazywał modem. Wiadomo, że to nie jest mod, bo to działa na command blokach, na funkcjach i tak dalej, ale dla ułatwienia będę to nazywał po prostu e, modem. Dostał nowo aktualizacji wprowadził 11 nowych kosmitów. Są o wiele bardziej ulepszeni, o wiele bardziej dopracowani i dzisiaj sobie ich posprawdzamy i od razu mówię, że pewnie ten film podzielę na dwie części. Link do drugiej będzie w opisie, gdy oczywiście ją nagram, ponieważ niektórzy kosmici są tak rozbudowani, że po prostu wymagają osobnego omówienia, dlatego na spokojnie, żebyśmy się pobawili każdym kosmitom. Weźmiemy sobie to, podzielimy na dwie części i jeżeli nie będę pamiętał jakiegoś nazwy kosmite, to śmiało Poprawiajcie w komentarzach i tylko przypomnę, że na G2 z flotar 3% zwrotu. I zobaczcie, ja tam gdzieś odpaliłem te wszystkie command bloki. Ono, o, tutaj, dokładnie, tutaj są. Ej, jak widzicie, wszystkie komendy, znaczy jak widzicie, wszystkie komendy, wszystko co jest potrzebne, będziecie mieli w opisie. Gdybyście chcieli sobie zainstalować, ja gram na Minecrafcie 1.12.2 i zacznijmy od początku. W jaki sposób e, mamy w ogóle zdobyć Omnitrix, czyli to urządzenie ten zegarek powiedzmy, dzięki któremu Ben mógł się zmieniać właśnie w tych kosmitów. Musimy mieć beacon, musimy mieć e, emerald i musimy mieć redstone'a i za chwilę, czekajcie, o, dobra, zmieniło się, niestety są jakieś lagi na świecie, o widzicie, ja zbieram to jajko dość długo, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, ale pewnie to jest przez to, że ten mod jest dość, e, dość wymagający, o widzicie, że nawet potwory się lagują, wie, wiecie co, zrobimy tak, że ja szybko zresetuję ten świat i zaloguję się na niego ponownie. Chyba jest dokładnie tak samo, ale przy okazji wgrałem sobie tekst z o którym zapomniałem, <laughs> zapomniałem wcześniej. Wcześniej, także teraz wszystko na 100% jest dobrze zainstalowane, i jak widzicie, nasze jajko zmieniło wygląd na Intergalactic Beacon. I zobaczcie. Bierzemy sobie prawym i nasz Omnitrix po prostu zaraz upadnie na ziemię. Czekajcie, musimy poczekać, bo e, no, no troszkę to laguje. Ja mam niby dużo pamięci przypisanej do Minecrafta, ale widzę, że FPSy też mi trochę spadają. Może sobie wezmę... A, ja mam render distance! Okej, okay. nie mam pojęcia dlaczego miałem taki render distance, ale miejmy nadzieję, że to przez to e, były te problemy. Uwaga, uderzamy krowę. Nie, nadal jest to samo, tak że będę musiał e, sprawdzić dokładnie o co chodzi. Ale podnosimy nasz Omnitrix. Uwaga. I mamy go. Jest nasz. I od razu weźmiemy sobie, może uzyskamy dostęp do, czekajcie, jak to się nazywa? Po prostu mas Master Control, dokładnie tak. Um, dzięki czemu będę mógł się zmieniać w, w każdego kosmita jakiego chcę bez czekania, bo normalnie mamy tak, że możemy być dwie minuty jednym kosmitą, później mamy chyba 20 sekund przerwy i dopiero możemy się zmienić w następnego kosmita. A żeby to zmienić musimy po prostu wejść sobie na beacon, uwaga, wchodzimy na niego i bierzemy, po prostu patrzymy w dół. Ta i mamy Master Control um, aktywne. Ok, co teraz możemy zrobić? Klikamy sobie prawy. Jeżeli weźmiemy Don, teraz klikniemy w tym momencie, to weźmie nam losowego kosmita. My tego nie chcemy. My chcemy sobie wybrać kosmita takiego, jakiego um, po prostu chcę Wam pokazać. W tym momencie mamy tak. Inferno, ręki, szybcior, um, Joe... to był. Mucha? Nie, to nie był mucha. To był. Je... Wyświetliwam się na ekranie, kto to dokładnie był. Bo mam na końcu języka tą nazwę, ale po prostu nie mogę sobie przypomnieć. Ghost Freak, to też nie mam pojęcia, kto to był. E, Diament o głowy. E, mamy dzikopyski. Muchę mamy. Mamy kulopłota. Mamy szarą materię. Upgrade'a, który jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. I coming soon, czyli no, zostaną dodane. Zacznijmy sobie od początku i weźmy sobie e, Heat Blast. Ok, za chwilę powinienem się zmienić. Uwaga, czekamy. A nie, czekajcie, ja muszę kliknąć. Jezu, co ja, co, co ja w ogóle robię? Klikamy sobie po prostu na niego i bum, jesteśmy inferno. Proszę bardzo, jego umiejętnością pasywną, już przechodząc do tego, co ten mod dokładnie dodaje, jest to, że podpala, podpala potwory, które znajdują się wokół. O, nie, nie tylko potwory. Dobra, to akurat jest od tego, od Omnitrixa. Znaczy, jeżeli będziemy chodzili, to za sobą powinniśmy zostawiać ślad ognia. Pro, proszę, poka pokażmy to, czy będzie ten ślad ognia. Jest ten ślad ognia, tylko po prostu przez to, że e, cały świat mam zlagowany, to są, e, to są z tym problemy. Drugą rzeczą, kurde, może Zombie to jest zły przykład. Ehm, weźmy sobie Wither, albo nie Creeper. Creeper też się powinien nadać, bo Creeper chyba nie płonie w nocy. Z tego co wiem, czekajcie, weźmy sobie tak i bierzemy sobie Creepera. No mówię, jego zdolnością kolejną. Jest to, że podpala potwory, które znajdują się wokół niego. Po prostu idziemy sobie o i możemy podpalać bardzo łatwo te creepery. Jeżeli wciśniemy Shift to wtedy, wtedy możemy się i patrząc w dół, to, to jest bardzo, bardzo ważne, to wtedy zaczynamy jakby lewitować w powietrzu. Tylko mówię, no to jest zlagowany świat. Zastanawiam się dlaczego, bo nie mam innych modów kompletnie wgranych i czy to jest moja wina, czy po prostu ten mod jest tak obciążający dla komputera. Ale mówię, jeżeli patrzymy po prostu sobie w dół, wciśniemy shift, to wtedy jakby unosimy się w powietrze, jesteśmy o wiele szybsi i możemy jakby się unosić, jak widzicie, powiedzmy lewitować albo latać. Dobra, ja, ja bym chciał ja, ja bym chciał teraz spaść okej, okay. zastanawiam się czy w wodzie dostaję obrażenia, tak, do, dostaję obrażenia, no w sumie to było to było całkiem całkiem do przewidzenia, jak widzicie mam jeszcze inne umiejętności, bo nie mam pojęcia dlaczego ale cały czas byłem na game modzie, pierwszą rzeczą jest fireball Czyli no, tutaj em, wiadomo, czego możemy się spodziewać: po prostu zwykłe, e, zwykły Fireball, czyli Magma Cream, w sumie chyba to jest. Czyli e, robił nam małą dziurkę, podpala teren. W ogóle ja tu taki pożar za chwilę spowoduje, że będzie masakra. Drugą rzeczą jest e, miotacz ognia. Uwaga, zobaczymy, czy coś się tutaj wydarzy. Pek, biorę ten miotacz ognia. Aha. I rzeczywiście e, wszystko jakby wszystko zaczyna płonąć. A jeżeli wezmę sobie coś takiego, to też zaczyna się robić taka ścieżka, e, ścieżka z tego ognia. Jeszcze chciałbym zobaczyć, czy mogę Creepera sobie podpalić. Uwaga, zaraz zobaczę. Mówię. No to jest tyle tych kosmitów, że e, aby ich na spokojnie sobie. Um, sobie nimi pograć, to chcę, nie, nie chcę się śpieszyć, chcę na spokojnie wam to pokazać. Mam nadzieję, że nie ma problemu z tym, że podzielimy sobie to na dwie części. O, tam ja creepery. Uwaga, tylko czekamy, aż, aż uda się ich podpalić w końcu. Po, powiedzmy, że się udało, że te creepery są tak głupie, że same weszły po prostu e, tam, tam, gdzie musiały. Jeszcze miał chyba jakąś jedną zdolność, czekajcie. Aha, dobra. Po prostu, jeżeli patrzymy w górę i wciskamy shift, no to wtedy zmieniamy się w normalnego powiedzmy Bentena, czyli w tym wypadku mnie. Dobra, wejdę sobie do wody na szybko. Ochłodzimy się i możemy ruszać dalej z kolejnym z kolejnym kosmitą, którym będzie, uwaga, 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 za chwilę się przekonamy, kto to będzie. Będzie czteroręki, czyli najsilniejszy chyba dostępny dostępny aktualnie Kosmita. Pamiętajcie, że to jest wszystko bez modów, robione to jest zwykły Minecraft. Ja mam tutaj tylko wgranego Optifina, żeby były lepsze FPS-y. Dlatego to wszystko może wyglądać dziwnie. Wiecie, bierzemy tak postać i one też się jakieś tak Dziwnie przesuwa, na przykład teraz, teraz leżymy teoretycznie na plecach, tak naprawdę jesteśmy w powietrzu w skrócie. Pamiętajcie, że to są command bloki, więc nie wszystko jest tutaj doskonale zrobione. Dobra, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Z tego co pamiętam, jeżeli wzięli, braliśmy shift, to mogliśmy, mogliśmy wyskoczyć w górę. Chyba. Czekajcie. Braliśmy shift i mogliśmy, właśnie, sobie podskoczyć w górę. Tylko ja, ja pamiętam, że... O kurde. Przeżyłem to. Dobra, to było dziwne, przeżyłem to. Pamiętam, że mogliśmy sobie wyskoczyć i zrobić taki, jakby. Czekajcie, może to w ten sposób się robi, o nie? A, prawym. Prawym mogliśmy skoczyć do przodu. Jeżeli na przykład był tam jakiś przeciwnik, tylko chwila, niech mi się naładuje ta pięść. to tego przeciwnika także po drodze biliśmy. Jak widzicie, można w ten sposób bardzo łatwo wykończyć. Wykończyć każdego wroga na naszej drodze. Pek. No, został zabity, Creeper został zabity, wszystko, wszystko jest ok. Ale jeszcze chcę zobaczyć, jak było z tym skokiem. Czekajcie, to się brało tak. Patrzymy w dół, i sk o, skok. I to był normalny skok. A chyba można jeszcze rozwalić po prostu e, teren pode mną. Chociaż, kurde, chyba nie. Może coś źle zapamiętałem, bo ja testowałem te różne, e, różne mody właśnie z Bentenem. Przypominam, że ja tylko to nazywam mody, wiem, że to nie są mody, a i tak się pojawi całe grono osób. Ej, Debilu, nie wiem, czy wiesz, ale to nie są mody. No ja to nazywam dla ułatwienia, ok? Tylko i wyłącznie dlatego to robię. Dobra, weźmy sobie z Creeperem. Zawalczmy, bo oczywiście oprócz tego, że mamy tego czterorękiego, że on potrafi robić te superskoki i tak dalej, to możemy po prostu. Uderzać mocniej Creepera. Jak widzicie, 7, 7 HP mu zostało, czyli 13, 13 za uderzenie zabieramy mu za jedno uderzenie. Wezmę sobie z respie um, jeszcze parę potworków, powiedzmy świnie. Weźmiemy sobie tak i chcę po prostu zobaczyć, ile możemy jednym takim skokiem tych świnek zabić. Ok. Game mowę I teraz czekajcie, nie, nie, nie. Prawym. Uwaga. Zrobimy tak. No jedną świnkę. Okej, okay. myślałem, że troszkę więcej. Wiecie, że możemy całą armię tych świnek e, zabić. A jeżeli sobie skoczę tak, w ten sposób. Aha, czyli możemy robić to tak, ale szkoda, że jedną tylko świnkę mogę zaatakować e, naraz. Myślałem, że, wiecie, przelecę nad nimi. Dobra, w, do góry. A do góry chyba nie mogę tego zrobić. Albo po prostu jest tak zlagowany świat, że to, e, że to nie działa. Hmm, zastanawiam się, dlaczego nie mogę polecieć do góry. Dobra, spróbujmy zrobić to tak. Okej, okay. wow, ja w ogóle przelatuję też przez bloki. O, kurde, no dobra, te, tego się nie spodziewałem, że przez bloki możemy przelecieć. Weźmy jeszcze, zróbmy tak. A, te, te, <grywia> teraz uderzyłem w drzewo. A, przez, może przez liście tylko mogę przelatywać. Sprawdźmy to. Hmm, to miała być finalna wersja e, tego Bentena, ale jak widzicie, nie wszystko jest tu dopracowane. Albo po prostu ja jestem jakiś, e, jakiś nienormalny czekajcie. Chciałem się zmienić. OK. Z, e, z, zmieniliśmy się w powrotem w naszego Bena. Także ruszamy z kolejnym kosmitą, którym jest, XLR8, czyli szybcior, tak zwany, Accelerate, to jest po angielsku, z tego co pamiętam. I jego umiejętnością podstawową jest to, że jest, e, jest bardzo szybki. I mamy Step Assistance, a nie, nie ma tego napisanego, ale po prostu automatycznie nam się wspina po blokach. Automatycznie. Czekajcie. Mo, mo, o, mo, może to teraz zadziała, dokładnie. Teraz to działa, tylko wciskałem klawisz W przed chwilą i jakoś to jakoś to działało. W ogóle jestem na Minecrafcie 1.12.2, nie wiem czy o tym powiedziałem, czy też nie. Ale możemy także biegać po wodzie. Tylko, mm, zanim się przebiegniemy po wodzie, muszę się chyba rozpędzić. O, widzicie, da się biegać po wodzie, da się, tylko mówię, ten świat jest tak zlegowany, że to co chwilę mnie cofa i to średnio po prostu e, wygląda. Kolejną rzeczą, którą e, potrafi nas szybcior jest to, że jeżeli mamy jakiegoś przeciwnika, powiedzmy świnię, okej, okay, mamy świnkę, jeżeli przez nią przebiegniemy, to zadajemy jej obrażenia. Jeden HP, zawsze coś, ale można coś takiego zrobić, o widzicie, ja tylko biegnę, nic nie, nic nie uderzam. I przy okazji zobaczyliście kolejną zdolność naszego Szybciorka. Weźmy sobie świnie. I jeżeli zacznie się kręcić... To wtedy robimy wokół siebie... E, trąbę powietrzną. I unosimy naszych... Nasze świnki w powietrze. Albo przeciwników po prostu w powietrze. To jest, wydaje mi się, że całkiem fajna sprawa. Powiedzmy, otaczają nas przeciwnicy. Pyk. Dobra. Tu są przeciwnicy. Bierzemy sobie tak. Zaczynamy machać. Wiem, że to nie wygląda fajnie. Unosimy ich wysoko, wysoko w powietrze. Świnki upadają. Darmowe mięsko, czy tam darmowe przedmioty. No szybcior jest naprawdę fajny. E, chyba, ch chyba mój ulubiony, jeśli chodzi o tych kosmitów na razie, którzy się pojawili. Tylko denerwuje mnie to, że czasami ten, y, ta pomoc we wchodzeniu działa. O, widzicie? Czekajcie. Czasami to działa dobrze, a czasami po prostu się y, ten mój kosmita zatrzymuje. Nie, nie wiem od czego to zależy, ale mówię, ja to będę zwalał wszystko na to, że świat jest zlagowany. Przecież teraz, te, teraz jakby się ogarnęło to wszystko. Mo, może to tylko na początku były problemy. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, um, przejdźmy sobie do kolejnego. Ty. Gdzie jest mój Omnitrix? Time slow. Aha, tutaj mamy właśnie, jeszcze mamy fajną rzecz. Ojej, tutaj mamy nawet napisane zdolności, także nie musiałem ich wszystkich zapamiętywać. E, dobra, m możemy jeszcze spowolnić czas naszą, naszą postacią, aby to zrobić. E, Aha, dobra po prostu musimy wcisnąć shift i wtedy potwory będą się o wiele wolniej przemieszczały. Spowalniamy czas powiedzmy. Czy one się poruszają wolniej? O, widzicie, poruszają się wolniej. Na pewno jest wolniej, a to wystarczyło po prostu wcisnąć shift. Spoko sprawa. O, widzicie? Nawet wolniej opadają te mopki, a jeżeli weźmiemy sobie. Jeżeli weźmiemy sobie. Yy, powiedzmy ten czas, puścimy tak jak normalnie by leciał, no to wtedy ta krówka o wiele, yy, o wiele szybciej biega. Fajna sprawa. Dobra, te, teraz chciałbym się zmienić, tylko nie mam pojęcia, gdzie jest. Yy, gdzie jest jakby mój Omnitrix gdzie są moje ręce. Bo, ch chyba. Okej, okay. dobra. Uch, no uf, naprawiłem. Myślałem, że były, będą jeszcze z tym problemy. Jeszcze na szybko weźmiemy Hit Blasta i sprawdzimy, tak. Like. Fireball, Flametrower, Meteor Surf. No to to już, to już widzieliście. Explode. snik to, Okej. Okay. Aha, dobra. Już wiem, na czym polegało Explode. Możemy jakby. Em... Gdy czekajcie. Weźmy sobie zapalniczkę. Powiedzmy, że mamy wokół siebie ironax, Nie. Mamy wokół siebie dużo ognia, Inferno ma taką zdolność, game zero, że jeżeli wciśniemy shift, to on wtedy jakby bierze ten ogień w siebie i powoduje ogromny wybuch. No, także tej zdolności wam nie pokazałem, przepraszam za to. W sumie mogłem rzeczywiście sobie zobaczyć, próbowałem po prostu zapamiętać te wszystkie zdolności, ale no tych kosmitów jest tyle, że coś się popsuło. Dobra, my zmieńmy jeszcze na, o nie, 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 nie to. Nie to, nie to. Dobra, da, dajcie mi się zmienić, um, weźmy jeszcze czterorękiego, sprawdźmy czy wszystko wam pokazałem. Sneak next to entity to pick it up and then right click. A, czyli możemy czymś rzucić, mega jump, My mega jump już wam pokazywałem, to też wam pokazywałem, punch pokazywałem. Ok, czyli jeżeli podejdziemy do ciebie, okej, okay, to, wtedy, to wtedy powiedzmy ciebie, świnko, chwyciłem i prawym, nie, shift. Co tam było napisane? Co tam było napisane? E, jak się dokładnie rzucało? Trow. ten right click while holding your face to throw it. Aha, czyli muszę trzymać moją pięść. OK, sorry, nie wiedziałem o tym. Także weźmy jeszcze raz, pokażmy. Teraz bierzemy, tak i prawym rzucamy naszą świnią. Tadaam. Wszystkie umiejętności na razie pokazane, mimo pewnych e, malutkich problemów. Także możemy się. Czekajcie, może mi się od razu zmienić, w ogóle mylą mi się te kierunki. W górę muszę patrzeć, jeżeli chcę się zmienić. W Bena. Dobra, szybcior był. Kurde, jak on się nazywał? szczęki? Nie, 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 nie. Wiem tylko, że on musi być w wodzie, bo inaczej zacznie tracić za chwilę życie. O, widzicie, już mam jakiś slowness i tak dalej. Są po prostu e, z nim problemy, ale jeżeli wejdzie do wody, on w sumie ma mało umiejętności. O, widzicie, lip Jeżeli weźmiemy sobie Shift, ale to tylko chyba w wodzie działa, to będziemy mogli o, widzicie, zaczynam, e, zaczynam dostawać obrażenia za to, że nie jestem w wodzie, ale gdy tylko wejdziemy do tej wody, to dostaję masę, e, masę boostów, masę ulepszeń, możemy sobie, czekajcie, nie mogę chyba tutaj nic zrobić, okej, okay, no w skrócie możemy sobie pływać, mamy jakieś tam lepsze umiejętności, pewnie więcej będę bił, no, zabijam nawet na strzała te podwodne, e, podwodne sforki, możemy także oddychać pod wodą, także jest całkiem, e, całkiem spoko. W sumie fajne. Taki prosty. W ogóle ta animacja pływania jest dość dziwna. Ok, wejdźmy sobie. u czekajcie, jakoś udało mi się. Aha, dobra, shiftem możemy sobie wyskoczyć. Tylko nie przyciskając shift, tylko po prostu naciskając. Bum, wyskakujemy z wody. Fajną rzeczą jest to też, że jeżeli pada deszcz, to także możemy jakby um, używać tych zdolności na wodzie, że wtedy nie dostajemy obrażeń. Także... Całkiem, całkiem prosty, fajny kosmita. Mówię, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywał. Ehm, coś mi się kojarzy, że z zaszczękami było powiązane to, ale mogę się mylić. Dobra. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Weźmy sobie piątego. Ghost Freak. Wow, 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 wow. Dobra, już wiem co, co było nie tak z Ghost Freakiem. On w nocy sobie dobrze radzi. <grym> po prostu. To jest em, gościu, który w dzień w dzień dostaje obrażenia od ognia, jak widzieliście, czyli nie może przebywać, chyba że na przykład jak zombie będzie pod, um, będzie pod jakimś drzewem, ale w nocy on się dopiero uaktywnia. I jak widzicie, tutaj mamy zdolności, czyli look up to become. Aha, czyli jeżeli spojrzymy w dół, to wtedy stajemy się niewrażliwi na obrażenia. Pyk, bierzemy sobie tak i fajne, fajne jest to, zobaczcie, w ogóle poruszam się o wiele szybciej. O kurde, jeszcze raz chcę. Jeszcze raz chcę to zrobić, bo on ma fajną jeszcze umiejętność inną. Czekajcie, Spectator Mode. Jeżeli klikniemy na świnie lewym przyciskiem myszy, no dobra, tylko tam akurat świnie zabiłem. Dobra, jeszcze raz. Bo chcę wam to pokazać, bo jeżeli wejdziemy w posiadanie danego potwora, to wtedy dostajemy jego jakby umiejętności. Co wydaje mi się, że jest całkiem fajne. Ok, jestem świnią. Do, dosłownie jestem świnią. Kurde, no jak to utrzymać przy sobie? Dobra, ząbiaczku, mogę Ciebie posiąść. Ok, lewym przyciskiem trzymamy. I teraz jestem ząbiakiem, jak widzieliście przed chwilą. Tylko, że powinienem być troszkę dłużej tym ząbiakiem, ja w, w ogóle mogę w każdej chwili sobie znaczy, cały czas lewituję. To jest naprawdę e, fajna sprawa. Dobra, przeczytajmy jego, może z zdolności będzie łatwiej. Ok, mm, możemy przyjąć kontrolę nad. Mm -hmm. Sneak to make creeper explode. A dlaczego nie mogę, dlaczego jakby mnie wyrzuca z tego ciała? To mnie zastanawia. No i cały czas możemy po prostu, um, jeżeli wciśniemy sobie Shift, jeżeli wciśniemy sobie Shift, to możemy po prostu latać. Powiedzmy, że latać. W sumie cały czas ta nasza postać się będzie, będzie unosiła, to jest naprawdę spoko. I shiftem możemy na przykład zejść na ziemię, jeżeli weźmiemy sobie spację, no to będziemy, będziemy latali sobie do góry, jak widzicie możemy przenikać przez niektóre bloki. To jest naprawdę fajny taki prosty kosmita, tylko chciałem wam pokazać najbardziej to, że on ma, właśnie może wejść em, w kontrolę na przykład takiej świnki. Okej. Okay. Tylko, że co chwilę mnie z jakiegoś powodu, widzicie, wyrzuca. Zastanawiam się dlaczego, przeczytajmy. Uh, stay, will give you blindness, slowness, wither. Ok, ok, ok. Mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm Kliknij lewym przyciskiem myszy, kiedy jesteś niewrażliwy. I później się. Aha, i później się zakradni. No dobra. Czyli to jest troszkę troszkę inaczej niż myślałem. Czekajcie. Pek, bierzemy tak. Wow! Dobra, tego, tego się chyba nikt nie spodziewał. Że coś takiego, że będziemy mogli sobie wniknąć pod teksturę, ale w sumie tu jest pokazane, że bierzemy sobie spectator mode'a. Dobra, jeszcze raz, ostatnia próba i będziemy mogli przejść dalej. Jak widzicie nie jest to super przygotowane, um, tak jak, tak jak myślałem, że będzie. Ale no z niektórymi jest, jest jeszcze problem. Tutaj kazali mi shift, pyk. Okej. Okay. Czy jestem teraz... Dobra, jestem teraz świnią. Dobra, udało się. Jestem teraz świnią w końcu po tylu próbach. Możemy sobie, nie wiem, co świnia robi. Chyba świnia nie ma żadnych zdolności. Creeper może wybuchać, szkieletem możemy strzelać ze strzały i tak dalej. I tak dalej zombie jest trochę silniejszy. Także powiedzmy, że jestem teraz o świnkom. W sumie fajnie jest zrobione, no to, to muszę przyznać, że fajnie, e, fajnie to zostało ogarnięte, ale my chcemy już się zmienić w normalnego człowieka. Weźmy sobie Timeset 1 i zobaczę, ilu nam jeszcze kosmitów zostało. Hmm, był ty raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, sześciu kosmitów zostało, ale pokażę Wam jeszcze ostatniego. Ale nie, Diamond Head, kurde. Już patrzę, że ten odcinek trwa 23 minuty Dlatego nie chciałem, żeby to trwało 50 minut Dlatego resztę pokażę wam w kolejnym filmie um, Także to byli, to byli Pierwsi kosmi kosmici Z Benten jakich, jakich wam pokazałem Mam nadzieję, że wam się podobało Oczywiście wrócimy sobie jeszcze do tego save'a Wrócimy sobie jeszcze do tych kosmitów. Pewnie w kolejnym tygodniu nagram drugą część. Także dziękuję Wam za uwagę, zostawcie łapę w górę, jeżeli Wam się podobało. I jeszcze raz przepraszam za to, że to takie wszystko, wszystko chaotyczne było, ale był problem z zapamiętaniem niektórych rzeczy. Niektóre rzeczy na początku nie działały, niektóre rzeczy lagowały i tak dalej. To się wszystko złożyło na to, że to wyglądało tak nie inaczej. Na razie, cześć!